Witamy serdecznie wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale Audioazyl. Zapraszam również na naszą stronę internetową vehikul-czas.com oraz dziękujemy serdecznie za wszystkie subskrypcje, a mamy ich już ponad 5000. I dlatego dzisiaj wielki dzień. Oj, bardzo wielki. Za chwileczkę już losowanie. Magnetofon szpulowy doczeka się nowego właściciela. Właśnie, tutaj kręci się spokojnie, czekając na losowanie. No, oczywiście szpule będą zapakowane w te oryginalne tutaj pudełka, bo to jest od pustej szpuli i oczywiście od Baswa, także pudełeczka już są też uszykowane do zapakowania. No, będzie też oczywiście miejsce drugie i trzecie. Miejsce drugie to przywieźliśmy właśnie z Muzeum Radmoru, tak. Właśnie. Taki piórnik czy pudełko na takie przybory. Pudełeczko, tak, zakupiliśmy właśnie z myślą o drugiej nagrodzie. Tak jest. I tutaj właśnie to będzie nagrodą drugą i nasz plakat. Proszę bardzo, tu może go pokażemy, bo jest zwinięty. To będzie piękny Sharp GF9191. Będzie nagrodą drugą. A miejsce trzecie będzie to również z Radmoru, czyli nasze polskie akcenty tutaj mają miejsce, bo nie powinno ich oczywiście w naszych programach zabraknąć. Oczywiście, tak. Takie właśnie metalowe zawieszki. I tutaj jest oczywiście nasz Radmor 501, więc coś bardzo ładnego. No i Audioazyl, nasz magnesik na lodówkę. Także mam nadzieję, że to trochę widać. Potem pokażemy to może jeszcze trochę z bliska. W każdym razie będzie miejsce drugie i trzecie również. Żeby nie było, że był tylko jeden zwycięzca tego losowania. No jesteśmy mocno zainteresowani, czy nasza tutaj sierotka sobie z tym wszystkim poradzi. Dawno już nie losowała, więc... Tak, czy nie wyszła z wprawy. Jak widzicie, losów jest bardzo dużo. Wszystkie zostały zamieszane. Co prawda kilka zgłoszeń przyszło już po terminie, także no niestety nie biorą już udziału w losowaniu, ale na szczęście nie było tego dużo, więc no cóż, bierzemy się chyba pomalutku za szukanie naszej sierotki i przystępujemy do losowania, prawda? No oczywiście, tak, tak, już czas. No, sierotka została odnaleziona, trochę jeszcze śpiąca, ale... Mamy nadzieję, myślę, że się przebudzi szybko, jak zobaczy tutaj tyle różnych papierków. Tak. A więc Sony, wszystko w twoich łapkach, albo inaczej w twoich ząbkach. Więc startuj, kocurek. Soneczek, masz wylosować jeden papierek główną wygraną. I potem jeszcze dwa. Soneczek, losuj. Wskazywać, który mamy losować? No, nie zainteresowany. Sony. Tam, Sony. Soneczek, podaj papierek. Sony. Soneczek, tutaj jesteś. Bardziej go nagroda interesuje. Zwycięzca. Być może chce zostać właścicielem. Sorry, nie to ząbkami, bo to nie to ma być. Nie ty tutaj jesteś, że tak powiem. Tyle papieru. No może teraz, może teraz. Soneczku. Chociaż jednego. Sony. Papierki są. No masz twoje ulubione zabaweczki. Sony. Papierek. Szukamy. Szukamy.
Tonuś. Wybierz papierek. Soniku, zobacz, ile leci papierku z nieba. Zawsze uwielbiasz bawić się. Jak się śpi w południe. A to jego faktycznie pora. Ale... Sonuś? Tak. Chodź, papierki mamy. Chodź, soneczku, soneczku. Sony! Chodź. No zobacz. Kociak! Nie chcesz? Nie chcesz? Żaden papierek ci nie podoba. Żaden ci się nie podoba, nie chcesz się pobawić? No, chyba to nie pora na losowanie. Mamy dwie możliwości, albo dać mu się wyspać i spróbować jeszcze raz, albo przeprowadzić to losowanie samemu dzisiaj. No, trudny wybór, bo chciałam, żeby to zrobił Sonuś. No, ja też, tylko jakby to powiedzieć, on poszedł znowu spać. Czyli losujemy? Czyli losujemy. Dzisiaj wszystko w naszych rękach. Zamknij oczy i numer jeden, czyli nagroda główna. Jest jeden. Tak. Henryk Kośmider, @poczta.onet.pl. Pokażę z bliska. Proszę bardzo, mam nadzieję, że to widać. Numer 1. E-mail numer 73. Gratulujemy. Oj, gratulujemy głównej wygranej. To jest numer 1. To teraz może tak. Numer 2. Ja coś tutaj spróbuję. Coś wylosować. Nie wiem z której strony, żeby było sprawiedliwie. Jest chyba. Mamy numer 2. krzysmitik@gmail.com. No, pokażę. E-mail numer 34. Taki to jest adres e-mailowy. Sony. A więc to jest numer 2. No i wylosujesz numer 3? Oczywiście, z przyjemnością. Tak? Musimy zastąpić dzisiaj naszą niewyspaną sierotkę. Może gdzieś tutaj z boku zaraz. A już tutaj mam jeden. Proszę. Okej. Okay. jacek.o40@interia.pl. I tu mamy e-mail 35. Także złożyło się to na numer 34 i 35. O. I 73. Także losowanie odbyło się. Gratulujemy głównej wygranej panu Henrykowi. Henrykowi. I oczywiście sprzęt zostanie bardzo ładnie zapakowany już w dniu jutrzejszym. Oczywiście napiszemy maila, mam nadzieję, że pan nam przyśle adres do wysyłki jeszcze w dniu dzisiejszym, to oczywiście paczka w dniu jutrzejszym będzie wysłana. Sprzęt został wyłączony, bo chcieliśmy, żeby się środka zajęła
głównie losowaniem, a nie kręcącymi się szpulkami. No ale niestety poszedł spać. No, nie można widocznie w tych godzinach prosić o jakiekolwiek usługi. Bo zdecydowanie musimy zmienić godzinę losowania. Bo od 13 do 16 na późniejszą, to najczęściej. Tak, około 19, 20 to tak, jest najlepsza pora dla kota. Tak, jest zdecydowanie bardziej ożywiony. Plakat i oczywiście pudełeczko marmoru. Tak. Oraz nasz magnes. I tutaj drugi akcent polski zostanę wysłany na adresy e-mailowe, które wam pokazaliśmy. Dziękujemy wszystkim bardzo, bardzo serdecznie za wzięcie udziału w naszym losowaniu. Dziękujemy również wszystkim za komentarze, za maile, za to, że nas wspieracie. I przede wszystkim dziękujemy wszystkim też, którzy wsparli naszą zrzutkę na Muzeum Stacjonarnym. Pracujemy nad tym i jeżeli się uda, to w tym roku mamy teraz taka cicha nadzieja się pojawiła i jest możliwe, że jeszcze w tym roku może uda nam się to muzeum otworzyć. A więc będziemy mogli się wtedy wszyscy poznać, zobaczyć, będziecie mogli nas też odwiedzić. A ja jestem naprawdę przeszczęśliwy, że nasz magnetofon Sony znalazł nowego właściciela. I ze względu na to też, że znajdzie nam się tutaj puste miejsce, które będzie można bardzo szybko czymś zapełnić. Ty nie lubisz się rozstawać ze swoimi sprzętami. Nie lubię, tutaj... ale tu z tym już się pogodziłem. Pogodziłeś. Tak. To losowanie, że tak powiem, już było przewidziane. Długi czas się już z tą myślą oswajałem, a więc pogodziłem się z tym. No i jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że ten sprzęt będzie miał, mam nadzieję, szczęśliwego nabywcę, który będzie się z niego tak samo cieszył, jak i my. Dbał. O niego, oczywiście. Tak. Także dziękujemy bardzo za oglądanie naszego kanału. Obiecujemy kolejne losowanie. Być może teraz chyba przy 10 tysiącach subskrybentów. Tak, myślę 10 tysięcy. Będzie kolejny jakiś bardzo ciekawy eksponat. Także to losowanie końca oczywiście nie jest, a dopiero początek. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach z naszej kolejnej podróży, którą odbyliśmy w tej chwili. Jak na pewno widzieliście na Zamku Czocha. Mamy bardzo ciekawe filmy stamtąd przywiezione. Pozdrawiamy Kamila. Tak, pozdrawiam Kamila i pana Zbigniewa. Tak, z którymi zrobiliśmy fajne wywiady. Także będzie się na naszym kanale nadal działo i niedługo na pewno kolejne odcinki z naszego mieszkania z prezentacji kolejnych sprzętów. Do zobaczenia. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcy i osobom, które zajęły drugie i trzecie miejsce. Jak i wszystkim innym, którzy wysłali do nas maile. Dziękujemy tak wszystkim innym za wzięcie udziału w losowaniu. Do zobaczenia. Do widzenia.